Jeśli chodzi o malarstwo, staram się dobierać tematykę związaną ze sztuką krytyczną, czyli analizuję fenomeny kulturowe, jak i też socjologiczne jakieś zjawiska, które powstają w społeczeństwie i często są omijane lub niepostrzegane przez szereg artystów malujących. Staram się pracować na podobieństwo dziennikarza, który raczej koncentruje się na danym temacie i właśnie pisze artykuł dziennikarski. Cykl komentarze jest głównym nurtem mojej twórczości malarskiej, natomiast stosuję też eksperymenty w innych cyklach, takie jak lat smyjnec, smugi kondensacyjne, malarstwo przezroczyste, szkice skalne itd. Staram się w ten sposób właśnie szukać nowych płaszczyzn wyrazu malarskiego. Szczególnie bardzo bliski jest sposób patrzenia właśnie na malarstwo przezroczyste. Współcześnie twórcy zajmują się jednak raczej powielaniem już standardów, które powstały setki lat wcześniej lub dziesięciolecia wcześniej. Związane jest to, wydaje mi się, z tym, że gwarantuje to jakiś sukces. Szczególnie interesującym może okazać się pewne założenie, które spowoduje połączenie właśnie kontekstualności sztuki, krytycyzmu sztuki krytycznej, jak i właśnie nowość formy poprzez zastosowanie malarstwa przezroczystego. Ta wielopłaszczyznowość właśnie wtedy zwiększy znaczenie poprzez to, że dzieło zacznie żyć na różnych poziomach. W malarstwie przezroczystym fundamentalne nie jest ani światło, ani kolor. Raczej chodzi o sposób patrzenia na rzeczywistość, współczesny sposób patrzenia. Jest to jak skanowanie walizek podczas odprawy na lotnisku. Należy wejrzeć w strukturę materiału, w strukturę ciała, przebić się przez zewnętrzną warstwę danego przedmiotu, żeby dostrzec wielopłaszczyznowość.
Współczesne malarstwo może z powodzeniem czerpać z nowych jakości, takich jak telewizja, kino, montaż filmowy, z nakładaniem się poszczególnych obrazów na siebie, a także i z wynalazków związanych z nowymi mediami, z rzeczywistością wirtualną i nowymi naleciałościami w dziedzinie wizji. To nie jest tak, że patrzymy na świat suchym okiem i widzimy tylko jedną płaszczyznę, czyli na przykład powierzchnię. Zjawiska są zbyt złożone na świecie, żeby redukować je tylko do jednego poziomu. W przyszłości będę starał się właśnie tworzyć w technice przezroczystej.